Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Dzień mroźny, ale ładny i dużo śniegu nam już spadło. Także dzisiaj kolejny raz wspomnimy ten temat opon, ale nie będę Państwa przekonywał do opon zimowych, bo to bez sensu, wszyscy wiedzą, znają plusy i jak się jeździ na oponach zimowych po śniegu. Ale powiemy sobie, za co możemy stracić prawo jazdy, czy w ekstremalnych wypadkach nawet zostać scholowani z drogi publicznej, właśnie jeżeli mamy jakiś problem z oponami. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, co prawda w Polsce nie dostaniemy mandatu za brak opon zimowych w sezonie zimowym, ani na odwrót. Póki co przynajmniej, bo też już takie plany wcześniej były, ale możemy dostać mandat za ich stan, czy też źle dobrane ogumienie. I w pierwszej kolejności warto sobie powiedzieć, że możemy podczas kontroli zostać sprawdzeni właśnie pod względem oczywiście zużycia bieżnika w pierwszej kolejności. Minimalna wysokość bieżnika w Polsce jest co 1,6 mm. Oprócz tego producenci na oponach stosują wskaźnik zużycia opony w postaci takiego wystającego klocka między bieżnikami i w momencie, kiedy bieżnik zrówna się z tym klockiem, jest to absolutne minimum, gdzie ta opona już traci swoje właściwości i powinna zostać natychmiast wymieniona, gdyż po prostu nie spełnia już swojej roli. To jest jedna rzecz. Dowód rejestracyjny możemy stracić również za opony z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, czyli jakieś wybrzuszenie na boku opony, wystające druty z bieżnika. To są rzeczy, za które policja może nam po prostu dowód rejestracyjny zatrzymać. Kolejną rzeczą, gdzie możemy stracić ten dowód, jest to, gdy mamy na jednej osi auta dwie różne opony. Przepisy mówią, że na jednej osi muszą być te same opony, tej samej marki, tego samego rodzaju oraz rozmiaru. Oczywiście nie mówimy tutaj o rzeczach, gdy mieliśmy awarię koła i jedziemy na kole zapasowym, gdzie zapasówka czasami jest inna, często jest koło dojazdowe, kompletnie inne. To jest zupełnie inna sytuacja. Dlaczego szczególnie polecane jest właśnie w okresie zimowym, aby mieć wszystkie cztery opony takie same? Gdyż warunki zimowe sprzyjają poślizgom, a opony różnych producentów mają różną przyczepność i najbardziej na zakręcie odczujemy to, gdy jedna oś nam traci trakcję, a druga jeszcze trzyma się drogi. Także albo tył nam ucieknie, albo przód będzie uciekał. Dlatego warto mieć właśnie w zimę wszystkie cztery opony zimowe tego samego producenta, ten sam rodzaj bieżnika, abyśmy mieli równomierną przyczepność na obu osiach. Kolejna sytuacja, gdzie możemy mieć kłopot z prawem, jest to, gdy tuningujemy auto i poszerzamy sobie rozstaw kół, jakieś dystanse wkładamy, czy też ponadwymiarowe opony zakładamy. W świetle prawa opona nie może wystawać poza obrys nadkola. Poza obrys nadkola, czyli wszelki rodzaj łatwego tuningu, wielkie alufelgi plus szerokie opony, które wystają poza obrys nadkola, jest to powód jak najbardziej do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję. Jeszcze dwie rzeczy, szanowni Państwo, zostały, które warto wspomnieć, że o oponach, których absolutnie nie wolno używać w polskich warunkach. Są to opony typu slick, czyli bardziej do jazdy torowej, sportowej, czyli można powiedzieć, że bieżnik znikomy,
Chodzi tutaj bardziej o przyczepność na bardzo suchych i gładkich nawierzchniach oraz opony z kolcami. Czasami można trafić opony używane, sprowadzane z północnych krajów Europy, bo tam są dopuszczalne. U nas absolutnie w żadnych warunkach opony z kolcami są niedopuszczone i takich opon nie wolno zakładać na samochód. A jakie są skutki użytkowania samochodu na niewłaściwie dobranych oponach? O tym w filmikach znalezionych w sieci. Także tak, szanowni państwo, nie tylko stan opon, ale rodzaj tych opon, jakie mamy założone, może przyczynić się do tego, abyśmy stracili ten dowód rejestracyjny. Oczywiście zima zawitała u nas, ale również i w górach. Wielu z państwa również zapewne wyjeżdża w góry i są momenty w terenach górzystych, gdzie obowiązkowe wyposażenie auta jest to zestaw łańcuchów na koła. I o tym warto pamiętać. Takie odcinki dróg są specjalnie oznakowane i tutaj też możemy spotkać się z kontrolą i zostać zweryfikowani przez służby, czy posiadamy tego typu wyposażenie w aucie. Osoby, które korzystały już z łańcuchów, dobrze wiedzą, że warto sobie poćwiczyć na spokojnie zakładanie tych łańcuchów, zdejmowanie, aby właśnie w takich sytuacjach śnieżnych móc szybko tą czynność dokonać. Oczywiście, tak jak wspomniałem na samym wstępie, w Polsce nie ma jako takiego obowiązku posiadania opon zimowych w okresie zimowym, ale nasz kraj najbliższy sąsiadujący, czyli Litwa, tam już ten obowiązek, jak dobrze pamiętam, od 1 listopada już jest obowiązkowa jazda na oponach zimowych bądź wielosezonowych. I o tym musimy koniecznie pamiętać, podróżując po sąsiednich krajach. Z tymi wyjazdami za granicę zawsze, już w wielu odcinkach mówiłem, że warto zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju, bo mogą się nieznacznie różnić, a te nieznacznie może być to przyczyną do tego, abyśmy albo spokojnie przejedziemy ten dystans, albo wpadniemy w niezłe kłopoty. I o tym trzeba pamiętać. Szanowni państwo, o oponach nie tylko mieć, ale wiedzieć, jak ich używać i co nam grozi za właśnie nieznajomość tych przepisów, o których dzisiaj mówiliśmy. Ja uciekam, bo zimno okrutnie. Życzę państwu przyjemnego tygodnia. Do zobaczenia w kolejny wtorek.